Pani marszałek, panie ministrze, wysoki Sejmie. Mam kilka pytań, oto pierwsze z nich. Ze smutkiem, ale też z ubolewaniem i irytacją. Słucham pani i panów posłów, którzy głosowali przeciwko ubojowi rytualnemu. A teraz drą szaty i ubolewają, że spadły dochody polskich rolników. Panie ministrze, PiS też wyraźnie w tym wspomógł. Panie ministrze, proszę o jasną i dobitną odpowiedź. Czy ci posłowie przyczynili się do zmniejszenia dochodów rolników, czy też nie? PiS wpisał się także. Jedna z osób, która wchodzi w skład organizatorów protestu rolników, w programie telewizyjnym powiedziała, że jednym z głównych postulatów protestujących rolników jest wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. Panie ministrze, bardzo pana proszę, aby wyjaśnił pan, czym skutkowałaby taka decyzja dla większości polskich gospodarstw. Jako poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewniam polskich rolników, że w tej sali zrobię wszystko, by taki podatek nigdy nie został wprowadzony, bo będzie to koniec dla większości polskich rolników. Trzecie pytanie. W Polsce do końca maja 2016 roku trzeba przyjąć ustawę, która będzie chroniła polską ziemię przed wyprzedażą w obce ręce. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi za moją inicjatywą, przygotował projekt ustawy w tej sprawie. Czy możemy liczyć na wsparcie pana ministra? Kolejna rzecz. W Polsce, nie śmiejcie się państwo, bo w ten sposób ośmieszacie siebie naprawdę do końca. To pokazuje, wasze zachowanie tu na tej sali, pokazuje, jak wy podchodzicie do polskiego rolnictwa. Proszę nie krzyczeć, panie pośle, bo ja na pana nie krzyczałem. Panie pośle, ale ja proszę już kończyć, bo czas minął. Mam jeszcze kilka pytań, państwo mi przeszkadzają wyraźnie i proszę o to, pani marszałek, by zwracać uwagę. Ja nie przeszkadzałem państwu. Kolejne pytanie. W Polsce obowiązywał dotychczas w miarę prosty system płatności bezpośrednich, który nie różnicował gruntów rolnych. Zarówno bardzo duże i bardzo małe gospodarstwa dostawały podobne wsparcie w przeliczeniu na hektar powierzchni. Zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie pośle, ale proszę zadawać pytania bez komentarzy i kończyć już wypowiedź. Czas minął. Jest bardzo skomplikowany. I różnie traktuje różne gospodarstwa. Panie pośle, proszę kończyć. I przemyślane podejście. Dziękuję i ostatnia bardzo. Konkluzja. Sytuacja w polskim rolnictwie dziękuję jest trudna. Dziękuję, panie pośle. Czas na pytanie PSL przyczynił się minął. Do rosyjskiego embarga. Polscy rolnicy dobrze wiedzą, kto. To nie my jeździliśmy dziękuję na Majdan. Dziękuję, panie pośle. Ja wiem, że to państwa posłów denerwuje.